Niepotrzebna tragedia wynikająca z bardzo dużej pobłażliwości i przyzwalania polityków obecnego rządu dla brutalności i bezmyślności policji, połączona jednocześnie ze słabym przeszkoleniem policjantów. Złamano tam ewidentnie prawo. Postępowanie karne, które się toczy, które prowadzi prokuratura, dotyczy przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie byłoby tego postępowania, gdyby było wszystko ok. Każdy, kto zna tą tematykę, wie, że chłopak nie dostał w krtań, nie dostał w twarz, dostał w ciało i z takiej odległości zabija się tylko w przypadku, gdy ewidentnie było zbyt blisko wystrzelony pocisk. To nawet nie było 15 metrów, to mogło być 10 metrów, mniej metrów, z których strzelano, a z takiej broni nie wolno strzelać do osób, które są w odległości mniejszej niż 25 metrów. Z takiej broni nawet nie można mierzyć do człowieka, z takiej odległości nie można mierzyć w głowę, a to nie jest pierwszy i jedyny taki przypadek. Sam pamiętam, jak na derbach w Warszawie bodajże 2 lata temu, czyli na meczu na Łazienkowskiej między Polonią a Legią, Legią a Polonią, policjanci z odległości kilku metrów, dosłownie kilku metrów, broń gładkolufową wymierzali w stosunku do sektora, na którym byli moje przyjaciele, i to, można powiedzieć, nie jest odosobniony przypadek. Wielokrotnie takie rzeczy się działy, sprawy tuszowano, zamykano, bo tylko kogoś skrzywdzono, rozerwano mu twarz, urwało ucho, a w tym wypadku zabito 27-letniego chłopaka, który samotnie wychowywał 5-letniego chłopca, i to jest wielka tragedia, której nie powinno być. I trzeba wyciągnąć z jednej strony konsekwencje wobec tych, którzy złamali prawo, z drugiej strony powinni ponieść odpowiedzialność polityczną ci, którzy nadzorują policję. Bo to, jak działa policja, podlega ocenie również politycznej i podlegają tej ocenie ci, którzy nadzorują policję. W chwili obecnej robi to pani, która jest katechetką z Bydgoszczy, której imienia i nazwiska nie pamiętam. Była kampania, która pokazała, jak niesamowitym człowiekiem jest nasz kandydat, bo osoba, która ma 73 lata, miała więcej energii i fizycznie dała sobie radę lepiej niż również ciekawy kandydat rokowy Gwiazdor, czyli Paweł Kukiz. Ja widziałem ich obu. Obaj byli strasznie zmęczeni 2 dni temu, gdy rano wychodzili z radia. Bo pamiętam, jak Paweł Kukiz zmęczony powiedział, że jest wykończony tą kampanią i że podziwia starszego od siebie prawie 20 lat Janusza Korwin-Mikkego, że tak się trzyma przy tak ciężkiej kampanii. Myśmy ją zaczęli szybko, zaczęliśmy ją praktycznie w lutym. Jako pierwsi zgłosiliśmy 250 tysięcy podpisów, 250 000 podpisów. Jako pierwsi zainicjowaliśmy na poważnie tę kampanię. Przyjechaliśmy ponad 200 miejscowości i spotkaliśmy się z tak dużą liczbą osób, z jaką nie spotkał się żaden inny kandydat. Mieliśmy najbardziej obywatelską kampanię. To była kampania, chciałbym tutaj wszystkim serdecznie podziękować, którzy nam pomagali, którzy wpłacali pieniądze, organizowali spotkania, pomagali w organizacji środków transportu, wszystkich, którzy kleili plakaty, rozdawali ulotki, wysyłali pocztówki, namawiali swoich bliskich do używania, do zobaczenia filmów w internecie, do zapoznania się z naszym programem. To dzięki wam będzie ten wynik, który będzie miał miejsce w niedzielę. I mam nadzieję, że rzutem na taśmę, ostatnim wysiłkiem, jeszcze się skupicie, jeszcze korzystając z całego piątku, a do bliskich również w sobotę, bo do bliskich to tego rodzaju rozmowy są normalne, naturalne. Będziecie przypominać, że w niedzielę idziemy na wybory, głosujemy na Janusza Korwin-Mikkego, głosujemy za gigantyczną zmianą, której tak Polska potrzebuje. Ja 2 lata temu, gdy występowałem z PiS-u, to było w czasie, gdy PiS miał 39% w sondażach. I to było, pamiętam jak dziś, to było 3 czerwca. Wcześniej, 3 miesiące wcześniej, w marcu, pojechałem rozmawiać z 2 osobami. Rozmawiałem wtedy w marcu z Jarosławem Gowinem, a dzień później w domu spotkałem się z Pawłem Kukizem. I mówiłem im obu, że oni 2 plus Janusz Korwin-Mikke i ja, to jest szansa na olbrzymie przewrócenie tego systemu i przerwanie dramatycznie jałowego sporu 2 partii bardzo podobnych pod względem programowym, tylko kłócących się o sprawy personalne, bo ktoś kogoś obraził, zrobił mu krzywdę, czyli popisu. I mówiłem, panowie, musimy przerwać ten szalony taniec, musimy pójść razem i zmienić Polskę. Jarosław Gowin bał się Janusza Korwin-Mikkego.
Paweł Kukiz uważał, że już za 3 miesiące razem z Dominikiem Kolorzem i z chłopakami ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności otoczą Sejm łańcuchami i zmienią konstytucję i we wrześniu 2 lata temu będą wybory już w Jowach i będzie nowa konstytucja. Ja w to nie wierzyłem. A ja sam uznałem, że z różnych powodów, między innymi tego, jacy ludzie byli liderami Kongresu Nowej Prawicy, ci ludzie, których teraz z nami nie ma, ja znałem tych ludzi, widziałem, w jakim stanie organizacyjnym jest ta formacja, mówię, cholera, nie dam rady się w to zaangażować i próbowałem budować własną drogę razem z republikanami. A wszystko, co się później działo, to było dążenie do tego, czego bardzo potrzebujemy, czyli potrzebujemy partii republikańskiej. Musimy iść wszyscy razem i zaraz po wyborach prezydenckich powinien się samo rozwiązać Sejm i natychmiast powinny mieć miejsce wybory i powinniśmy zbudować bardzo szeroką formację w oparciu o 2 podstawowych liderów, czyli Janusza Korwin-Mikkego i Pawła Kukiza, zapraszając do tego zdroworozsądkowe, wolnorynkowe osoby funkcjonujący w środowiskach narodowych, takie jak mój serdeczny kolega Krzysiek Bosak, a tam są inni cenni, fajni ludzie, mógłbym tutaj wymieniać nazwiska i ja wierzę, że to się da zrobić, że nasze pokolenie będzie miało wreszcie swoją formację, która zmieni system, a nie tylko zmieni ludzi, którzy żyją z tego systemu. Jeżeli kupujemy bardzo drogi sprzęt, produkowane poza naszym krajem i bardzo poważne i silne jest przeświadczenie, że to jest element dealu, że to płacimy rachunki za Donalda Tuska, bo on, prasa brytyjska pisała, że w zamian za poparcie na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej David Cameron zażądał, by Tusk wsparł jego próby dyskryminowania Polaków w Wielkiej Brytanii. To pisał o tym Financial Times, inne media brytyjskie, to nie są teorie spiskowe i potwierdzał to Cameron, że tak, Tusk obiecał mi, że pozwoli mi umożliwi mi dyskryminowanie Polaków, wydalanie ich z Anglii, pozbawianie ich praw na takich samych zasadach dostępu do świadczeń społecznych i tak dalej. I tak samo na tej samej zasadzie jest głębokie przeświadczenie, że kupiliśmy drogie, niepotrzebne helikoptery od Francuzów, ponieważ płacimy rachunki za to, że facet, który był premierem Polski, dostał stołek w Brukseli. Dostał, jak to mówi Nigel Farage, miał sprawić, że Polacy będą wracać do Polski, a sam, tak jak 2 miliony Polaków, wyjechał za kasą, za lepszymi pieniędzmi do Brukseli, uciekając przed konsekwencjami swojej własnej władzy, swoich własnych rządów. Proszę, apeluję o zagłosowanie 10 maja na Janusza Korwin-Mikkego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.